Rabbis of Europe want to know, what's the Parsha Panizosha? Vayera. Abraham siedział w Dąbrowie Mamre w upalny dzień i ukazał mu się wiekuisty. A gdy podniósł oczy, zobaczył przed sobą trzech mężów, więc pobiegł im na spotkanie i zaprosił na posiłek. Rabbi Jonathan Sacks daje fascynującą interpretację tego, co się wydarzyło. Bóg się objawił przed Abrahamem, ale zanim zdążył przemówić, Abraham, widząc zbliżających się przechodniów, o których nie wiedział jeszcze wtedy, że byli aniołami, prosi Boga, aby zaczekał, aż nakarmi gości. Wyraził to słowami: Panie, jeśli znalazłem łaskę w oczach Twoich, nie przechodź mimo sługi Twego. I Bóg czeka, aż Abraham spełni powinność gościnności. I potem zaczyna z nim rozmowę o losach Sodomy. Ale jak to jest możliwe? Czy to nie jest jakaś herezja, taki brak respektu? Nie, mówi rabbi Sacks. Wielkość Abrahama polegała na tym, iż wiedział, że żyć życiem wiary to widzieć ślad Boga w twarzy innego. Wiedział, że służyć Bogu i ofiarować gościnność obcemu to nie są dwie rzeczy, lecz jedna. Dalej cytuje on piękny komentarz rabina Szaloma z Bełża, który wskazuje, że na początku goście byli opisani jako stojący nad Abrahamem, ale później Abraham był opisany jako stojący nad nim. Na początku goście byli wyżej, ponieważ oni byli aniołami w rzeczywistości, a on człowiekiem. Ale gdy ofiarował im gościnę i posiłek, Abraham stanął wyżej niż aniołowie. Bowiem oddajemy cześć Bogu, szanując Jego obraz w istocie ludzkiej. Szabbat Shalom.